Mszą świętą, przemarszem i złożeniem kwiatów uczcili rocznicę powstania Solidarności. W Wejherowie odbyły się powiatowe obchody związane z sierpniem roku 80. Obchody odbyły się w czwartek. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Wejherowie. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się pod tablicę świętego Jana Pawła II i tablicę pamiątkową Solidarności. 44. rocznica porozumień sierpniowych Solidarności dla nas, mieszkańców Wejherowa, mieszkańców powiatu wejherowskiego, to bardzo ważna data. Dlatego mszą świętą w Wejherowskiej Kolegiacie modliliśmy się za członków Solidarności, dla związkowców, których już nie ma, ale za to, abyśmy pamiętali o idei Solidarności, o idei miłości bliźniego do drugiego bliźniego, do drugiego człowieka. Myślę, że porozumienia sierpniowe podpisane 31 sierpnia 1980 roku są tym kamieniem milowym, które należy pamiętać i czcić, ale jednocześnie patrzeć w przyszłość, bo one wyznaczały nowe standardy. Przede wszystkim mówiły o wolnej i niepodległej Polsce, a Solidarność, która powstała, była pierwszym niezależnym, samorządnym związkiem w całym bloku komunistycznym. Udział w uroczystościach wzięli samorządowcy, mieszkańcy, kombatanci, poczty sztandarowe, a także przedstawiciele służb mundurowych. Delegacje obecne podczas wydarzenia złożyły kwiaty. Nie ma wolności bez Solidarności, nie ma Solidarności bez miłości. Tak mówił Jan Paweł II i chcemy to pamiętać. Dlatego tutaj pod tablicą Solidarności, ale też pod tablicą świętego Jana Pawła II wspominamy te porozumienia i o to wszystko, o co walczyliśmy. Chcemy mieć to w pamięci i chcemy mieć to w sercu. Widziałem tu dzisiaj młodzież. To jest bardzo ważne. Nam na tym bardzo zależy, aby przekazywać te informacje dla młodzieży, aby było więcej spotkań w szkołach. To jest jeden z ważnych albo najważniejszych elementów naszej historii. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważna data. Powiatowe obchody zakończyły się w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w Parku Miejskim. Tam odbyły się wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczna.